Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejny nasz wieczór, w którym chcemy pochylić się nad Słowem Jezusa. Są to kolejne słowa z Ewangelii Marka. One będą prowadziły nas i w dzisiejszy wieczór, a także cały jutrzejszy dzień. Jest to fragment z pierwszego rozdziału, wiersze od 40 do 45. Pomódlmy się, najpierw prośmy Ducha Świętego, aby otworzył nas na to Słowo, uzdolnił do słuchania tego Słowa, przyjęcia, dania odpowiedzi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, nie potrafię nic zrobić o własnych siłach, ale Ty we mnie możesz wszystko. Chcę w pełni należeć do Jezusa. Przeżywam różne problemy. Są one niejednokrotnie bardzo ciężkie, ale Ty czuwasz nad wszystkim. Proszę Cię, ukryj mnie w Słowie Boga. Zabierz mój strach, daj pokój mej duszy. Tylko Ty znasz drogę dla mnie najlepszą, Tobie ufam. I w pokorze błagam, napełnij serce moje mądrością Twych słów. Ty zawsze jesteś ze mną. I w Twojej obecności jedynie chcę być. Ty dałeś mi dar życia. Ja daję Ci moje serce. Amen. Z Ewangelii według świętego Marka. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana prosił Go: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął Go i rzekł do Niego: chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Widzimy kolejne wydarzenie, które ma miejsce podczas drogi Jezusa. Jesteśmy w Galilei. To Galilea stała się miejscem Jego spotkań z człowiekiem, miejscem budowania więzi z Nim. Jezus po to przyszedł, by człowiek w Nim mógł odkrywać pełnię swojego życia, Jego sens i cel. Główną przeszkodą w relacji z Jezusem był grzech, a także jego skutki. Przeszkodą też było cierpienie, zarówno fizyczne, psychiczne, jak i duchowe. Idąc dzisiaj powoli do wydarzenia, które usłyszeliśmy przed chwilą, Jezus, będący w drodze, staje się nauczycielem pełnym mocy w swoim słowie. Dlatego
coraz więcej zaczyna gromadzić się wokół Niego osób. Jego obecność, Jego słowa, także postawa, to wszystko bardzo mocno porusza ludzkie serce. Wielu się zastanawia, skąd On to ma. A są tacy, którzy zaczynają za Nim iść, stając się Jego uczniami. Najliczniejszą grupą są ludzie cierpiący na różne choroby i zniewolenia. To oni wraz z uczniami są pierwszą wspólnotą, którą tworzy Jezus. To też pokazuje, że Jezus przyszedł do każdego człowieka, do wszystkich. Wszystkim niesie dobrą nowinę. Pragnie dobra każdej osoby. Każdy dla Niego jest ważny i cenny. I w spotkaniu z osobami chorymi nie przemilcza żadnej choroby. I żadna choroba nie musi być przeszkodą w budowaniu z Nim relacji. Przy czym w centrum nie są choroby, ale człowiek chorujący i zmagający się z różnymi cierpieniami. Kiedy Jezus jest w trakcie swojej drogi, przychodzi do Niego trędowaty człowiek i pada na kolana, prosząc: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Trędowaty człowiek był w czasach Jezusa osobą zepchniętą na margines społeczeństwa. Takie osoby mieszkały w osobnych osadach. Ich odzienie było często poszarpane, a włosy zmierzwione. Kiedy trędowaty szedł drogą, a w oddali pojawiali się ludzie, musiał wołać: nieczysty, nieczysty. Księga Kapłańska w rozdziałach 13 i 14 przedstawia surowe przepisy dotyczące trędowatych. Ponadto w Starym Testamencie cierpienie, chorobę traktowano jako karę za popełnione zło. Osoby, które doświadczają różnych cierpień, które doświadczają różnych chorób, ludzkiego odrzucenia, często nie są w stanie tego przyjąć. Nie są też w stanie zaakceptować siebie. Często uciekają w izolację albo są do tego kuszone, bo mają poczucie ciągłego zagrożenia przez innych. Ta jego choroba ciała, choroba skóry, jest symbolem tego, że on nie czuje się dobrze w swojej skórze. Ciągle jest coś, co jest jakimś trądem, wysypką, co przeszkadza mu w patrzeniu na siebie. I z tym wszystkim przychodzi do Jezusa. Ale jego zachowanie jest znamienne. Nie woła do Jezusa: uciekaj, bo zbliża się nieczysty. Nie ostrzega Jezusa, który jest osobą czystą. Nie ostrzega przed niebezpieczeństwem zarażenia. On przychodzi i pada na kolana. I to, co robi, zupełnie odbiega od zasad Tory. Wiele ryzykuje, ale w Jezusie, o którym z pewnością słyszał wiele dobrego, zobaczył dla siebie jedyny ratunek. Ma przed sobą nauczyciela, który uzdrowił wielu przed nim. Jego dotychczasowe życie było wielką gehenną. To było powolne umieranie w poczuciu odrzucenia i opuszczenia. Jednak w jego sercu nie zgasło pragnienie zdrowia i radości życia wśród zdrowych. Miał w sobie, jak każdy człowiek, pragnienie dobrych relacji, pragnienie przyjęcia, opieki, zrozumienia, bycia kochanym. Wieść o niezwykłym nauczycielu i o tym, czego dokonywał, obudziło w nim pragnienie. Pragnienie życia.
i wyruszył na spotkanie z Jezusem. Nie pozwolił, by to, co do tej pory go tak mocno zdołowało, tak mocno stłumiło, nie pozwolił, aby do końca obumarła w nim wiara i nadzieja. I co widzimy? Kiedy przychodzi do Jezusa, Jezus przyjmuje go. Jest poruszony jego stan. Pojawia się w nim litość. Greckie znaczenie tego słowa oznacza przejąwszy się w trzewiach. U Greków trzewia były obrazem delikatnych uczuć. W sercu Jezusa pojawia się czułość, która przyjmuje go w jego rozgoryczeniu, która przyjmuje go w jego lęku przed kolejnym odrzuceniem, czy też pokusą rozpaczy. Trzeba też wspomnieć, że w wielu manuskryptach jest użyty czasownik oznaczający gniew. Jezusa ogarnął gniew skierowany przeciwko złu i traktowaniu ludzi jak wyrzutku. Ponadto chory nagle widzi, że Jezus wyciąga do niego rękę. To obraz, który pokazuje Boga pochylającego się nad człowiekiem i jego cierpieniem. W Jezusie każdy chory może ciągle doświadczać pochylenia się Boga nad sobą. Bóg w Jezusie jest z każdym cierpiącym. Potem Jezus dotyka go, łamiąc wszelkie normy rytualne i prawne, jakie zostały ustanowione w Torze wobec tych osób. Jezus przyjmuje na siebie całe nieszczęście jego cierpienia, które go gnębiło od zewnątrz i wewnątrz, które wpędziło go w stan izolacji od otoczenia, poczucia beznadziei i załamania. A dotykać kogoś, to przyjąć go takim, jakim jest, bez przekraczania jego granic. Trędowaty jest do głębi poruszony, doświadcza uzdrawiającej bliskości bez słów. Jego serce zaczyna pulsować miłością Jezusa. Ale pieczęcią są słowa Jezusa: chcę, bądź oczyszczony. Trąd zniknął. Widzi, że jest czysty. Ale to nie koniec jego uzdrawiania. Z ust Jezusa słyszy trudne do spełnienia słowa. Jakiego wyboru dokonuje? Nie jest posłuszny tym słowom. Nie realizuje ich. Rozgłasza, opowiada innym, co go spotkało. Miał milczeć. A potem pokazać się kapłanowi, który według prawa orzekał, że rzeczywiście dokonał się cud uzdrowienia. Po czym wprowadza uzdrowionego do wspólnoty. Ponadto uzdrowiony miał złożyć ofiarę. Tego już nie uczynił. Jakie jest zachowanie Jezusa? Co najmniej dziwne. Odchodzi z tego miejsca. A trędowaty nie doświadczył w pełni uzdrowienia. Przed nim jeszcze daleka droga. Droga wewnętrznego uzdrowienia dokona się w pełni w misterium Paschy Jezusa. Bo nie cuda są w centrum, ale więź z Jezusem i posłuszeństwo Jego Słowu. Nasze nieposłuszeństwa sprawiają, że Jezus często nie może uczynić w naszych sercach w pełni uzdrowienia, bo brakuje pełnienia Jego woli do końca. Całe okrucieństwo zła, chorób, cierpienia, które spotyka Go w naszych sercach, niesamowicie wyklucza ze wspólnoty, niszczy ją. Prowadzi do izolacji, odrzucenia Boga, drugiego człowieka i siebie. Ale On to wszystko wziął na krzyż. Abyśmy zawsze mieli głębokie przekonanie i wiarę w to, że to On kocha zawsze do końca. Jest z nami, gdy dotyka nas różnego rodzaju trąd. Ale chce Go uzdrawiać w nas. Ale w swoim kluczu, nie naszym. Zobaczmy,
co dzisiaj jest naszym trądem. Co ten trąd z nami czyni? W jakie rejony zwątpienia, rozpaczy nas pcha? A kiedy zobaczymy to, przyjdźmy z tym jak najszybciej do Jezusa. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.